Też ja zawsze muszę mieć takie przygody. Nie no, naprawdę polecam to miejsce, lepsze od połowy podstawówek. Cześć, że w tym kiblu, ale to warto pochwalić to miejsce. Było mydło, był papier, był płyn do dezynfekcji, działająca umywalka, czysty kibel, no po prostu ja w raju jestem. Dlatego chwali Popowice, bo jest klub. I to jeszcze taki znośny. Jeszcze znośny dodatkowo, widzisz. Złotówkę kosztował, trzeba doliczyć do rachunku. Czemu ten... Czemu to płyn do dezynfekcji pachnie jak bimber? Właśnie to był bimber! O kur... Czyli chcesz mi zrujnować dzieciństwo i powiedzieć, że serków piątnica nie robi się w piątnicy? W piątnicy, ale piątnic może być kilka, niekoniecznie tam, którą przykład mijasz, nie? Jak może być miejscowość? To skąd na przykład wiedzą, w której to jest? No bo wiedzą, jakie województwo. Może kod pocztowy? O kurde. Muszę powiedzieć Spleksiowi, że te cztery cyferki się do czegoś przydadzą. Pięć, kolego, pięć. Nie dość, że analfabeta tu jeszcze, a na liczbę to. I debil po prostu. Świnie tam były, kurde, nie nagrałam, ale tam były świnie z Bali. Z Bali, Bali, Bali. Bali, Bali. Nogi mi w dupę weszły i nie mogę teraz wstać. O! Matko, ale za dupie. Zaczynamy naszą podróż po miejscach, które kiedyś vlogowałem, ale teraz już nikt o nich nie pamięta. Pamięta? Jezu, liść we mnie wleciał. A tu są, mapa tu jest okolic, nie? Okolic. Myśmy przyjechali skąd? Myśmy przyjechali chyba stąd, tak. Z Połańca, z Rytwiany i do Staszowa, nie? Gdzie byliśmy? W Hańczy też Hańczyśmy byliśmy. Byli. W Ujeździe. W Ujeździe byliśmy i w Waniska obśmiewali. Idziesz tym Staszowem, środek dnia. I to nie takiego dnia, wiesz. Nie jest też weekend jakiś. To jest środek tygodnia pracującego. Sierpień, nie? I tutaj faktycznie nikogo nie ma. Bo teraz jedno auto jedzie, nie? O, ty, to tutaj... A tutaj pola są. Takie miasto. Nie wiem, jakiś taki fajny vibe to ma. W sensie, że idziesz. Życie tutaj jest takie sielskie. Ja przylubiłem tamten domek. Ło, piesek! Gdzie? Tu piesek. To jest stodoła. Klasyczna stodoła, tutaj się zboże zwoziło i tak dalej. Prawie, że w centrum miasta. No, prawie, że w centrum, bo do rynku jest to dosyć 2 minuty. Macie takie rzeczy w Krakowie? A tutaj macie nawet zamek. Jak chcecie, to sobie możecie w zamku zamieszkać. To wzdłuż ulicy są same tylko rozpadające się już pomału domy. To tutaj był jeszcze dworzec. Tu w tym miejscu przed nami? Nie, tam gdzie te kaczki. Ten park jest naprawdę akurat ładnie zrobiony. I to jest pierwsza lokalizacja, którą właśnie dzisiaj odwiedzimy. Jezioro w środku centrum. Podaj towar. Mamy towar. Teraz bliżej rzucaj. Jak oswoić kadr. Nie, tak to wyciągnąć na kiestę, tylko większy kawałek daj, taki ją mógł złapać. Palec, koleżanko, ty. Co zrobiłeś? Teraz jak się wywalił. Koniec, kochanie. Koniec. Czubek nie wybarwiony, a już taki listereczka ma się.
Nie no, ale generalnie kaczki super są. Super miłe, nie są nachalne. Jedna użarła mojego ojca w palec, a i w ogóle czapka ma dwójka. Wiem, wygląda w niej bardzo sexy. Zanieśli bibliotekę z rynku tutaj. Podobno kiedyś była gdzie indziej. To jeszcze przedwojenna. I to przeżyło wojnę. Dzisiaj mam swojego przewodnika, który prowadzi mnie po trasach, którymi jeszcze tutaj nie szedłem, ale do miejsc, które znam. Też na kramicy. Wyglądają trochę jak sukiennice krakowskie. No bo i tak miały przeznaczenie, to są zabudowane, ale generalnie były stragane i kramicy. A jeszcze ci pokażę jedną ciekawą rzecz. No. Widzisz ten dom taki biało-czerwony tam na rogu? Tak. A ja tam mieszkałem. Kiedy? Miałem roczek. To był kiedyś kościół Świętego Ducha, ale inny został zbombardowany. Jak byłem w twoim wieku, gdzieś około 15 lat, w 8 klasie, to nas ksiądz tutaj zabierał, żebyśmy odgruzowywali i pomagali budować kościół. Ten właśnie. To się znajdowało, na przykład czaszkę człowieka, kości człowieka. Kolejna lokalizacja na naszej liście. Jest niestety tylko z zewnątrz. Tutaj też kiedyś powstał vlog z ogródka tego domu, z zewnątrz tego domu. To kiedyś należało do nas. Już nie należy. Stary dwór, możliwe, że nawet jeszcze przedwojenny. To była już nasza trzecia lokalizacja na naszej liście. No jak widzicie, trochę się pozmieniało. To jest nie w każdą lokalizację możemy zajrzeć, bo albo się zmieniła, albo po prostu już nie mamy do niej dostępu, tak jak kiedyś. Dziękuję. Wiem, że takie trochę głupie i dziwne to spostrzeżenie w Staszowie. Dużo jest właśnie takich chodników na ukos, nie wiem. Ja przynajmniej w Krakowie może jeden widziałem, ale tutaj jest kolejny chodnik na ukos. Najprawdopodobniej wzięły się stąd, że był albo inny układ, to po prostu tak było wygodniej. Chcesz? Tutaj spędziłem długich 8 lat. Mam nadzieję, że nie były aż tak gówniane jak moje. To był taki duży plac apelowy, wybetonowany. Nie wiem, raz był chyba apel na ten plac. Wow, liczenie. Ty to może to tak waliło. Bez frytek, tylko się był chlebek świeżutki. Ten chlebek, między dwie kanapki pakowało się filet taki świeżo smażony. Ale był to smażony. Bo śmudzili tutaj koło kościoła ludzie i jedli te ryby. Ja miałem takiego kolegę Wojtusia. Wojtuś uwielbiał ryby. Przyzywali rybak. Jeździł na ryby, łowił ryby, wszystko robił to z rybami. Zaciągał zawsze. Ej, chłopaki, na rybę. To jest stary kościół. Tutaj ja miałem. Na wierzchu, co ma to ukrycie, to są dwie na świecie. U nas i we Włoszech jedno. Takie? Widzę, że nie mogą zdecydować, jaki herb. To jest herb Staszowa, to jest ten zwierząt tutaj. Ale tam jest jeszcze jakiś inny. Tutaj jest sala gimnastyczna była, nasza? To jest mała salka gimnastyczna. Tutaj jest też. Koszmarna była. Generalnie szkoła chyba w każdym miasteczku w Polsce wygląda praktycznie identycznie i to widać. Boiska to są właśnie z pieniędzy unijne. Bo tutaj były wybetonowane chamskie boiska, tutaj ta zaś piękna wykładzina. Wszystko jest. Co jest najfajniejsze? Zobacz, te wszystkie boiska, jakby tu przyszły, chciały przyjść dzieci, przyszły piłkę i grają. Siatka jest, kosze są do koszykówki. Wszystkie są otwarte, to nie jest pozamykane. Dzień dobry. No pani co, ze 3 jagodzianki bym prosił. 16, 8, 8. Nie. Teraz jesteśmy w naszej jednej z ostatnich lokacji, czyli w parku imienia Wienia. Pisarz, działacz lokalny. I moja babcia się z nim znała? Prababcia moja. A to jakiś pomnik zbiorowy? Staszowskim oficerom Wojska Polskiego i policjantom pomordowanym na wschodzie wiosną 1940 roku. Społeczeństwo Staszowe. A tutaj, kolego po lewo, te drzwi, to była tak zwana modelarnia. To się wchodziło do modelarni. Można było zbudować takie modele samolotów. Chłopcy nas startowali w jakichś takich zawodach. Odwiedziliśmy już praktycznie wszystkie lokacje. Fajnie sobie było tak przypomnieć, gdzie się masz kiedyś... Jabłonkę. Zapomniałem o niej, najważniejsze. Jabłonka w centrum miasta, no tak witamy w Staszowie, nie? Tylko, że niestety te jabłka to wszystkie tutaj pozgnite na ziemi już, nie? Ale już tam jest metral na górze. Teraz już odwiedziliśmy prawie większość lokacji, oprócz jednej tak naprawdę. Fajnie sobie było tak pochodzić tutaj jeszcze raz, więc ja idę na obiad i widzimy się już, jak będziemy jechać do tej lokacji. Mało. Ciekawe, jak my do domu wrócimy w takich warunkach. Czyli okazało się, że ta prognoza pogody i ten alert RCB nie był na dobrym. Po raz pierwszy i to jedyny raz sprawdził się alert RCB. I alert RCB musiał się sprawdzić akurat wtedy, kiedy wyjechałem z domu. To mi się rzadko zdarza. Jezu. No więc co? Będziemy tu czekać. I zobaczymy, jak się akcja rozwinie. Jest to? Tu? Czekaliśmy deszcz, przestało padać. Jesteśmy uratowani. Możemy iść na ostatnią miejscówkę. Kropi. Ja zmoknę. Zmokam. Can't what you have now. Don't count what you don't have. Ale popatrz,
te dwie półki zapiekamy z serem. Jedną półkę nadziewaną z serem, a drugą zapiekamy z serem. Wystarczy piątka. Dziękuję. To jeszcze na chwilę idę do tego. Ludzie, mamy to. Dwa bułki! Znowu pojechałem 120 km po bułkę z serem. Pojechałem 120 km po bułkę z serem. Nie jemy wam. No nie mam zamiaru. Tu? No. Okay. Jesteśmy już po całym dniu. Wszystkie lokacje, które chcieliśmy odwiedzić, zostały odwiedzone. Jak się dotrwaliście do końca, możecie zostawić komentarz hashtag bułka z serem w tym vlogu. To było na tyle. Trzymajcie się do następnego vloga, do następnego odcinka. Trzymajcie się. To jest kolejna bułka, która przejechała ze mną 120 km. Daj, już jestem!